Szymon Bajor, który debiutował w 2010 roku, myślę, że w ostatnich latach śmiało można mówić, że to jest jeden z fighterów, który zrobił największe postępy, jeżeli chodzi o polskie MMA. No i będzie starał się udowodnić to w tej walce z weteranem, jak już mówiliśmy. Powinien być od Thompsona szybszy, powinien być od Thompsona skuteczniejszy, ale Thompson potrafi zrobić to, co zrobił teraz. On chyba poprawił rekord hity. Nokautę bez dobijania rywala. Nieprawdopodobne. Teraz to tylko grabarze z Gany mogą tutaj coś wskurać. Oli Thompson sprawia ogromną niespodziankę. To jest taki sport, w którym można przeprowadzać analizy, w którym można patrzeć na rekordy, na rywali, z którymi się walczyło, ale później drzwi klatki się zamykają i wystarczy jeden cios. To był jeden cios, który zdziwił samego Oliego Thompsona. Ale powiedzmy tutaj wprost, Oli Thompson nie przyjechał tylko po wypłatę. Nie no, wypłatę plus bonus, bo za coś takiego się należy. Przecież jak najbardziej. Skończone marzenia. I znów trzeba wszystko zaczynać od nowa. Tak jak wówczas, kiedy przegrywał tę walkę z Aleksandrem Jemelianenką. Szymon Bajor podnosi się o własnych siłach. To jest najważniejsze. Tu już wszyscy czekali na ten pojedynek między Bajorem a Kitą o mistrzowski pas kategorii ciężkiej. Tymczasem mistrzem organizacji jest Oli Thompson. Trzeba przyznać, że on tę swoją karierę to potrafi budować, bo parę mistrzostw ma na swoim koncie. Jakieś inuki, bum bum i tak dalej. Wystarczył jeden cios. Jeden cios, żeby pokrzyżować plany co do polskiego mistrza federacji FEN, plany co do wielkiej walki, która tutaj była już budowana od tygodnia Bajora z Kitą. Haga, patrzę, mówię, no o tym, dlaczego tylko no trzy rundy, a nie pięć, prawda? Okay. Po co pięć rund, skoro może skończyć się w pierwszej minucie? And new heavyweight champion fight exclusive night is Oli